Program Czat Cichy Zabójca dotyczy profilaktyki i bezpieczeństwa, a jest skierowany do radomskich seniorów 65+, którzy mają na przykład piecyki łazienkowe, piece gazowe, opalane drewnem, węglem lub olejem opałowym, kominki gazowe i naftowe, ogrzewacze pomieszczeń czy piece kaflowe. Do seniorów trafi 1000 bezpłatnych i łatwych w obsłudze czujników czadu. Zainteresowanie jest bardzo duże. Mamy już ponad 500 deklaracji seniorów, także zostało nam jeszcze połowa. Czujniki czadu najpierw trafią do osób samotnych, niepełnosprawnych po okazaniu aktualnego orzeczenia o stopniu i rodzaju niepełnosprawności, a także najstarszych radomian. W dalszej kolejności czujniki będą przyznawane osobom, które ukończyły 65 rok życia. W ramach programu odbędą się także spotkania z seniorami, na których zostaną poruszone kwestie zagrożeń, jakie niesie za sobą czad. To jest główna idea tego przedsięwzięcia. Będzie to spotkanie z funkcjonariuszami Straży Pożarnej, którzy będą mówić o zagrożeniach i formach udzielania pierwszej pomocy podczas takich sytuacji krytycznych. Kartę zgłoszeniową można złożyć od poniedziałku do piątku w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego przy ulicy Saskiej 4 w godzinach od 8 do 16 i w Wydziale Zdrowia Urzędu Miejskiego przy ulicy Żeromskiego 53 w godzinach od 7.30 do 15.30. Formularz jest do pobrania na stronie ZDZ. Program Czat Cichy Zabójca realizuje Zakład Doskonalenia Zawodowego w Radomiu na zlecenie miasta, które na ten cel przeznaczyło 100 000 zł.